Dzień dobry moi drodzy, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kombo z tej strony, kolejny odcinek przygód Maćka Janowskiego w Speedway Grand Prix 2015. Wracamy do naszego sezonu, moi drodzy, czwarte Grand Prix przed nami. Jest to Grand Prix Wielkiej Brytanii, Cardiff, szóste miejsce w poprzednim Grand Prix. Nie dało nam za wiele możliwości, mowa tutaj o możliwościach finansowych, bo chcieliśmy przygotować ten motocykl do takiej poważnej walki. Chcieliśmy ten motocykl przygotować do walki o najwyższe cele. Brakuje nam tutaj do tej ramy. Ja bym jednak został, chociaż zobaczmy, czy te sprzęgło możemy kupić. Też nie możemy. Brakuje naprawdę dużo pieniążków. W Cardiff jeszcze możemy chyba najprawdopodobniej jechać na tym silniku. Ten tor nie jest piekielnie długi. Także oj, momencik, tutaj trzeba przecież naprawić jeszcze silnik i sprzęgło. Także naprawiamy cały sprzęt, aby był gotowy do kolejnych podbojów, czyli oczywiście sprzęgło. Każdy nienaprawiony element, tutaj nie oszukujmy się, wpływa na trakcję, tak jak było widać to w ostatnim odcinku, gdzie... No ten motocykl pływał, nie był stabilny, gdzieś tam były luzy, oczywiście zróbmy sobie trening, podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie. Rozpoczynamy trening. Okej, witamy w Cardiff. Ten Cardiff przypomina prawie jakże narodowy. Aj, prawie trafiliśmy na czerwone. No może troszkę mniejszy jak narodowy, ale czujemy się jak u siebie. Wiemy o tym, że na wyspach w Wielkiej Brytanii mamy bardzo dużą Polonię. Tak jak widać tam, zobaczcie, w lewym górnym rogu jest polska flaga. Także na pewno fan kluby tutaj z całej Wielkiej Brytanii zawitają. Na razie przejazd testowy, bardzo szerokie i długie wiraże. Te proste są bardzo krótkie, można powiedzieć, czyli właśnie taki typowy stadion przerobiony na tor żużlowy. Dość prosty, ale będzie tutaj potrzebne bardzo dużo prędkości, co czuję, że te wiraże nie będą miały większego znaczenia w kontekście walki, znaczy walki na pewno, bo one są dość szerokie, ale w kontekście prędkości. Uuuuj, nic nie stało Maćkowi? Nie, jest wszystko ok. Dobrze, moi drodzy, tutaj moment obrotowy jest dość niski, na razie go zostawimy, bo motor jest przystosowany do tego toru przez mechaników, więc oni zazwyczaj te ustawienia defaultowo, automatycznie ustawiają pod dany tor. Cardiff, moi drodzy, zobaczcie intro. Można powiedzieć, że to jest stolica Tailwindena. Na pewno rzesza fanów rozpoczynamy turniej. Będzie tutaj nadzieję, dla niego. Będziemy świadkami wspaniałych zawodów. Okej. Okay. Moi drodzy, po dwóch biegach. Jarek Hampel znowu pierwszy. Przepraszam, po jednym biegu. My przechodzimy do biegu trzeciego. W biegu trzecim mamy Polaka Maćka Janowskiego, a prezentuje się linia startu następująco. Tor pierwszy Greg Hancock, kask czerwony. Tor drugi Chris Holder, kask niebieski. Tor trzeci Tailwindena, kask biały. I tor czwarty Maciek Janowski, kask żółty. Przypominam, Tailwindena jest na swojej ziemi. On będzie miał tutaj piekielne wsparcie swoich fanów. Także wy pomóżcie Maćkowi Janowskiemu. Zobaczcie flagi, Leszno, Ostrów. No coś pięknego, jedziemy. Trzymajcie kciuki za Maćka. Chyba trafił pierwszy Maciek! Ależ pięknie! Musi tutaj trochę po szerokości, żeby trafić na wewnętrzny. Świetnie, już jest drugi przed Ufindenem. Polacy szaleją. Teraz po zewnętrznej atakuje Hancocka. Ojojoj, kontakt! Kontakt! I Ufinden wykluczony za spowodowanie kolizji! Przepraszam najmocniej. Tak jest, Ufinden wykluczony! Wywrócił tutaj Maćka Janowskiego i mamy bieg powtórzony. Czy się cieszy, czy nie? No,
Wiecie, to jest sport. Rywalizacja jest czymś zdrowym. Jesteśmy na terenie Wielkiej Brytanii, czyli na ziemi Tajofindena, a on zostaje wykluczony. Powtórka. Maciek trochę został z tyłu teraz, żeby spokojnie zobaczyć, co się wydarzy przy krawężniku. Spokojnie, Maciek teraz będzie atakował. Maciek po wewnętrznej jest pierwszy! Ależ fenomenalnie! Zaatakował obu. Na torze na miejscu drugim na razie Hancock. A Holder jest na trzecim. Będzie tam walka. A Maciek już się rozpędza. Polacy skandują. Polacy szaleją. Na razie trzecie okrążenie. Zaraz będziemy wjeżdżać na linię startu. Czwarte, ostatnie okrążenie. Holder warczy tam z Hancockiem. Wiedzą, że każdy punkt jest na wagę złota w tym Grand Prix. Ale świetnie, jedzie Maciek, naprawdę, jak natchniony. Podobnie jak Grand Prix Czech. Oby to wytrwał do końca i koniec! Trzy punkty dla Maćka Janowskiego. Drugi jest Chris Holder, trzeci jest Greg Hancock. No i Wolffinden bez punktów. Niestety, moi drodzy. Okej, po trzech biegach liderami. Po trzech, przepraszam. Tak, po trzech biegach, ale tylko po jednym na razie jechali wszyscy zawodnicy. Przejdźmy jeden bieg dalej. Jak to będzie się prezentowało? Teraz są wszyscy. No i moi drodzy, Jarek Hampel, Maty Zagar, Maciek Janowski i Chris Nils Christian Iversen mają po 3 punkty po komplecie, a my przechodzimy do biegu Maćka Janowskiego. Jest to bieg 7. Zobaczmy, jak prezentuje się stawka. Opony mamy w tym momencie na 83%, także powinny wystarczyć na ten bieg. Tor pierwszy Chris Holder, kask czerwony. Tor drugi Nils Christian Iversen, kask niebieski. Tor trzeci Maciek Janowski, kask biały. I tor czwarty Maty Zagar, kask żółty. Bieg 8. Trzymajcie kciuki za Maćka. Chris Harris. W niebieskim Nils Christian Iversen. Biały kask to Maciej Janowski, a żółty Matej Zagar. Chyba trafił Maciek. Jest dobrze, oby nie za szeroko. Jest na razie ostatni, ale on potrafi atakować z tego wirażu, bo tam jest świeży żużel i można tam złapać przyczepność. Janowski po zewnętrznej! Ależ fenomenalnie teraz dwóch zaatakował. Jest na drugim miejscu, już tylko przed nim jest Nils Christian Iversen. Maciek, oj, teraz tutaj ściął troszkę przy dużej prędkości. Maciek ładnie po wewnętrznej! Domyka Iversena! No i teraz samotny rajd. Po zwycięstwo w kolejnym biegu. Maciek jest naprawdę w kapitalnej formie. Wsparcie Polaków widać na każdym metrze, ale Iversen nie odpuszcza. Jest już bliziutko za Maćkiem Janowskim i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Póki co Iversen. Tutaj te opony już u Maćka widać nie pracują poprawnie. Oby dojechał do mety. Ostatni wiraż. Maciek jest pierwszy. 3 punkty. Ależ tam był fenomenalny rajd. Fenomenalny atak na czwartej na drugą pozycję, wyprzedzając Zagara i Harrisa. No fenomenalnie, widać, że Maciek Janowski jest przygotowany pod każdym aspektem. Bez dwóch zdań. Maciej Janowski zasmakuje goryczy porażki. Na razie niepokonany Maciek Janowski, ale teraz trzeba przygotować motocykl, bo opony już na pewno nie dadzą rady na ten Grand Prix. To znaczy dałyby radę, ale ciężko byłoby ustabilizować ten motor na wirażach. Zdarzyłaby się jakaś kolejna, gdzieś ten bieżnik jest tam już starty, mogłoby nie złapać. No, mogło być to niebezpieczne dla samego zawodnika. Moi drodzy, przechodzimy dalej. Bieg 10, dwóch Polaków mamy. Na torze pierwszym kask czerwony Janowski. Na torze drugim kask niebieski Kasprzak. Na torze trzecim dzika karta z Wielkiej Brytanii, kask biały. I na torze czwartym Roy Batchelor w kasku żółtym. Zaczynamy bieg 10. Trzymajcie kciuki za Polaków, bo naprawdę będą emocje. W niebieskim Krzysztof Kasprzak. Biały kask to dzika karta. A żółty Troy Bachelor. Poszli. Oj, przystał teraz Maciek, ale on musi uważać, bo jest pierwszy tutaj na wirażu. Przeciwnik zaliczył upadek, chociaż nie wiem, czy tutaj Maćka nie mogliby osądzać. Aj, na szczęście sędziowie nie widzą. Najprawdopodobniej. Tak jest, Bachelor. Upadek wykluczony. Także powtórka biegu 10. Maciej bez Bachelora. Krzysztof Kasprzak. Dzika karta. Trzymajcie mocno kciuki za Maćka. Trafił chyba pierwszy Maciek, ale teraz musi trafić w ten wiraż za szeroko. Dobra, jest.
ustabilizował tor jazdy. Teraz trzeba gonić dziką kartę i Krzyśka. Dawaj Maciek, on będzie chciał po wewnętrznej. Ależ teraz po zewnętrznej szeroko, Maciek! Piękna walka, ale niestety chłopaki tutaj raczej odpychają ataki Maćka. Maciek troszkę niestabilnie, nierówno po całej szerokości toru próbuje. No teraz tutaj bardziej bliżej jest kontakt po wewnętrznej znowu, Maciek! I jest pierwszy! Ależ fenomenalnie, teraz to trzeba utrzymać. Oj, blisko jest Krzysiek Kasprzak, spycha trochę. Maćka Janowskiego, ale spokojnie, dwóch Polaków na pierwszym, drugim miejscu. A to co robi Maciek Janowski, to jest mistrzostwo świata. To jest forma najwyższych lotów. Pięknie, moi drodzy, kolejne 3 punkty na Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix. Cóż za walka, cóż Polacy tutaj robią. To jest naprawdę niebywałe. W tym momencie Maciek Janowski komplet punktów, drugi jest Jarek Hampel, jedno oczko mniej. No i dalej już Zagarb 6, dzika karta 6. Gdzie mamy, moi drodzy, Ufindena? Ufin jest dopiero na 14 miejscu, Chris Harris także u siebie. Oj, mają naprawdę ciężki żywot, kibice mogą być zdenerwowani. Teraz ta Ufinden wskakuje do pierwszej połówki, do ósemki. No i co? Tak to się prezentuje po 3 biegach dla każdego zawodnika. A my mamy 3 Polaków w ósemce, także fenomenalne. Wyspy, Wielka Brytania jest dla Polaków naprawdę bardzo dobra. Moi drodzy, bieg 13, myślę, że jeszcze pojedziemy na tym ogumieniu na spokojnie. Tor pierwszy, Nicky Petersen w kasku czerwonym. Tor drugi, Maciek Janowski w kasku niebieskim. Tor trzeci, Mikael Jensen w kasku białym. I tor czwarty, Jarek Hampel, kask żółty. W czerwonym kasku Nicky Pedersen, w niebieskim... Trzymajcie mocno kciuki. Bieg 13. Bardzo ważny w kontekście rozstawień dalej na półfinały. Chyba trafił, ale nie wiem, czy tutaj nie było kontaktu. Ależ teraz Maciek Janowski wyszedł po wewnętrznej. Myślałem, że przekroczy tą linię, będzie zdyskwalifikowany, ależ się zmieścił. No niebywałe. Jarek tutaj jest... Przepraszam, Maciek tutaj jest... w takiej formie, że to jest historyczny moment. No i jeżeli on tutaj nie będzie na podium, to naprawdę nie wiem, co by musiało się wydarzyć. On jedzie jak natchniony, uciekł już wszystkim na taką odległość. Oby Jarek dojechał do drugim miejscu, bo wtedy będziemy mieli naprawdę stawkę Polaków bardzo silną. Jest trzeci Jarek, będzie tam walczył, będzie walczył do końca. Maciek ma ostatnie okrążenie, rozpoczyna. Ależ fenomenalne wyraże. I ostatni łuk, Maciek będzie wygrywał i niestety Jarek będzie na trzecim miejscu, tylko z punkcikiem. Ależ fenomenalnie, Polacy skandują tutaj nazwisko Janowski, a Wielka Brytania w spokoju ogląda Grand Prix, bo ich zawodnicy, no nie oszukujmy się, dzisiaj bardzo zawodzą. Dzika karta jest najlepszym tutaj Brytyjczykiem, ma 6 oczek, Ty Ufinden 4, a Chris Harris po 3 biegach ma tych punktów 0. To jest kompletna klapa, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. No i moi drodzy, pomijmy ten wyścig, bo on nie jest dla nas bardzo ważny. No i co? Zobaczmy, jak to się prezentuje. No, Ufinden się budzi, wskakuje na 5. miejsce. No, Chris Harris raczej już mam po Grand Prix, niestety. Czyli mamy 2 Brytyjczyków w ósemce, dziką kartę i Tyłów Indena z kompletem oczek. Zobaczcie, Maciek Janowski. Drugi Jarek Hampel, 12 punktów, bardzo dobre Grand Prix. Jeżeli jeszcze Krzysiek tutaj coś dołoży, to będziemy mieli super Grand Prix, bo będzie 3 Polaków naprawdę w silnej, w stabilnej przede wszystkim formie, co jest no naprawdę bardzo cenne i bardzo fajne. Także moi drodzy, przechodzimy do biegu 19. Jest to bieg 5 dla Maćka Janowskiego. On z kompletem punktów póki co, także tor pierwszy. Jonasson, kask czerwony, tor drugi Janowski, kask niebieski. Tor trzeci Jonsson, kask biały. I tor czwarty Doyle, kask żółty. Czyli na końcu zamyka całą stawkę Australia. My przechodzimy do biegu 19. I teraz trzymajcie mocno kciuki, bo to jest bardzo ważne. A jeżeli wam się podoba ten odcinek, zawsze możecie już teraz dać łapkę. A my lecimy na półfinały, moi drodzy. Troszkę przystał, nie było tam, zbyt długo trzymał starter, ale się zmieścił. Teraz Maciek jest drugi i już jest pierwszy, wyprzedza po wewnętrznej Jonassona.
Świetnie. Maciek jest w fenomenalnej formie. To, co on tutaj robi na tym stadionie, to jest nie do pisania. Andreas Jonsson traci pozycję. Pierwszy Maciej Janowski. Tuż za nim Tomas Jonasson. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i na razie na spokój. Na razie przewaga jest bardzo stanowcza i wielka i moi drodzy, dawno nie mieliśmy czegoś takiego, że po rundzie zasadniczej Maciek ma komplet punktów, 15 oczek. Tego to jeszcze nie grali. Dawno czegoś takiego nie mieliśmy. 15 punktów mamy, moi drodzy, komplet i jest piekielnie silny. Chris Harris z jednym punkcikiem tylko, bardzo słaby występ, a my mamy trzech Polaków w ścisłej ósemce i moi drodzy, półfinały, bardzo ważne. Oczywiście Maciek tutaj może ma pierwszy prawo wyboru wystartowania. Ja nie wiem, czy byśmy już zmienili te opony. Nie, ja myślę, że pojedziemy. 87% ogumienia na stan to jest bardzo, bardzo dobry jeszcze, można powiedzieć, wynik. Jeżeli już wpada na 70, to już jest lipa. Okej, tor pierwszy, pierwszego półfinału. Iversen, kask czerwony, tor drugi, Zagar, kask niebieski, tor trzeci, Krzysiek, kask biały i tor czwarty, Janowski w kasku żółtym. Pierwszy półfinał, moi drodzy. Trzymajcie mocno kciuki. Zaczynamy. W niebieskim Matej Żagar. Biały kask to Krzysztof Kasprzak. A żółty Maciej Janowski. Taśma w górę. Znowu się nie skupiliśmy. Oj, mamy kontakt. Dlaczego Żagar wykluczony? Nie mam żadnego pojęcia. Wykluczony. Chyba wyjechał najprawdopodobniej. Już nie opuszczajmy tego replaya, bo nie jest on tutaj tak istotny. Najistotniejszą wagą jest to, że Maciek Janowski w tym momencie walczy o finał i ma komplet punktów. To jest bardzo ważna dla nas sugestia. Zaczynamy, moi drodzy, trzymać kciuki. Pierwszy Maciek wystartował, teraz się udało, ale jest za szeroko trochę. Będzie musiał tam walczyć. Ładnie po wewnętrznej Maciek, teraz Krzyśka już zaatakował. Ależ Iversen atakuje tutaj, będzie chciał powalczyć o finał, ale Maciek znowu w swoim stylu po wewnętrznej części. Gdzieś tam złapał usypane i ta opona zabrała. Szkoda, że Krzysiek jest ostatni, bo niestety to go eliminuje w tym momencie z finału. A Maciek tak się rozpędził, że już praktycznie nie widzi Iversena. Ale zobaczcie, Krzysiek zaatakował Iversena. Gdzieś byśmy mieli dwóch Polaków w finale? Krzysiek, nie poddawaj się. Ostatni wiraż, Krzysiu. Atakuj. Niestety, Iversen drugi. Maciek Janowski pierwszy, Kasprzak, Krzysiek jest na miejscu trzecim. No i Krzyśka nie zobaczymy w finale, ale bardzo dobry występ. Także gratulacje do Krzyśka. Moi drodzy, no my czekamy na wynik Jarka. Jak to wygląda? Jarek odpada! Moi drodzy, Jarosław odpada! Hampel z półfinału. Ale zobaczcie, rzutem na taśmę Taiwo Winden znalazł się w finale. No i finał prezentuje się w sposób następujący. Maciek Janowski z największą ilością oczek, aż 18 komplet. Moi drodzy, dawno czegoś takiego nie mieliśmy. Na miejscu drugim Greg Hancock, 14 oczek. Na miejscu trzecim Iversen, 13 oczek. I na miejscu czwartym Ty Wolfinden, 12 oczek. Rzutem na taśmę, naprawdę, bo Ty był długo, długo z tyłu. Oczywiście ulubione miejsce Maczka Janowskiego to jest czwarty tor. Tutaj to jest finał, więc ogumienie to jest podstawa. Myślę, że nawet można lekko zboostować ten motocykl w momencie obrotowym silnika, także zaczynamy, trzymajcie mocno kciuki, bo to jest jeden z dawno wyczekiwanych finałów. Nie mieliśmy u Maćka finału, gdzieś tam się prześlizgiwał, gdzieś te półfinały były mu niewygodne. A tu mamy finał. Tor pierwszy Hancock, kask czerwony. Tor drugi Iversen, kask niebieski. Tor trzeci Wolfinden, kask biały. I na torze czwartym lider dzisiaj kapitulujący, przepraszam, niszczący wszystkich, Janowski. I najbliżej bandy Maciej. Okej, skupienie, a wy łapkujecie, a my lecimy. Ruszyli. Chyba równo, troszkę tam Maciek, ależ musiał uważać, jest upadek. Mamy upadek. Greg Hancock jest wykluczony. Greg Hancock wykluczony, dwóch wykluczyło, dwa upadki.
Greg Hancock i Iversen wykluczeni. Tego jeszcze nie grali, żebyśmy w finale jechali w dwójkę. I to z Wolfindenem. Ależ emocje, moi drodzy. Jeden z lepszych odcinków na pewno w tej serii. W tej edycji, moi drodzy, troszkę przysnąłem. Ale nie będę tutaj brał na mega kontakt Wolfindena. Tylko będziemy po prostu walczyć normalnie, dystans po zewnętrznej macie, jak może zmieści się, ależ fenomenalnie. No i teraz zamknie Wolfindena. No jak tak dojedziemy, to będzie coś niebywałego. Tutaj Wolfinden oczywiście, że nie odpuści, on jest piekielnie szybki, ale Maciek trochę za szeroko. Bardziej tutaj, oj, kontakt. A mówiłem, że Taj tego nie odpuści, będzie próbował tam agresywnie, bo on słynie z takich zagrań. Teraz złapał usypanego Maciek. Ostatni wiraż. Raczej tutaj nie powinno się nic wydarzyć. Tak jest, mamy zwycięzcę Grand Prix Wielkiej Brytanii. W końcu wyczekiwane zwycięstwo. Aż się zgrzałem. Serio. Głos to już mi wysiada. Ależ super, cieszę się, bo udało się w końcu. Czekaliście, zobaczcie, 21 oczek, to jest coś niebywałego. Komplet punktów, tego byśmy sobie nie mogli wymarzyć. Cóż, moi drodzy, jeżeli wam się ten odcinek podobał, oczywiście naprawa będzie w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, a myślę, że wam się podobał, bo był to jeden z najlepszych odcinków, jaki mieliśmy w tej serii, to zostawiacie łapę w górę. Kto wpadł przez przypadek na ten odcinek, to oczywiście niech zasubuje kanał, jeżeli mu się podoba, i zostawi zaznaczony dzwoneczek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Kombo was uwielbia. Na razie.